Oczywiście państwo jest tak dużą instytucją, że funkcjonuje w zasadzie jako machina biurokratyczna i ci biurokraci są potrzebni, na pewno są potrzebni, jakieś te funkcje państwo musi realizować. Tylko jeżeli przypisze się instytucjom władzy publicznej, czyli takim czy innym elementom państwa, jeżeli się przypisze nadmierne kompetencje, możliwość wkraczania w prywatne sprawy obywateli, to zaczyna to więcej kosztować. Coraz więcej owoców pracy musimy oddać tej machinie biurokratycznej i to ta machina za nas i o nas decyduje, a nie my sami o sobie. I raz, że to pogwałca naszą wolę, a po drugie strasznie dużo kosztuje. My byśmy swoje potrzeby załatwili bardzo tanio, tymczasem jak oddajemy pieniądze biurokratom, to jest ich coraz więcej, mają coraz więcej siedzib i coraz więcej funduszy, budżetów. No i oczywiście obrastają w różne koterie, różne kliki i to pochłania koszty, które są absolutnie nikomu do niczego niepotrzebne. Oczywiście poza tymi biurokratami. Nawet tym biurokratom wydaje się, że państwo biurokratyczne jest dobre, bo zapewnia im pracę. Otóż nie, zapewnia im pracę taką, że ciężko pracują po 10 godzin, narobią się jak burę osły i zarabiają tyle samo, ile zarabiają pracownicy obok, wykonujący jakąś pożyteczną robotę. A gdyby tej machiny biurokratycznej nie było, to wszyscy by wykonywali pożyteczną robotę, a nie nadzór biurokratyczny i mieliby tych pieniędzy parokrotnie więcej. Że ci sami biurokraci, pracując w sferze produkcji, czyli w ogóle na rynku, czyli w sferze dostaw towarów, usług, wiedzy, technologii, mieliby znacznie wyższe wynagrodzenia, znacznie lepiej by im się żyło i mogliby nie decydować o kimś, tylko sami o sobie. I to byłoby dopiero państwo dostatnie, bezpieczne, takie, w którym chciałoby się żyć i którego chciałoby się bronić. Takiego państwa życzymy naszym współrodakom.